Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Program szkoły jest tak ułożony, że po pół roku od chwili dostania się do szkoły jesteśmy już na podziale, w sensie, że jeździmy już do akcji, obstawiamy rejon Nowej Huty. System nauki w szkole to jest system skoszarowany, przez 2 lata chłopcy tutaj są skoszarowani, tutaj mieszkają, jedzą, śpią. Nie wychodzimy wtedy, kiedy chcemy, tylko wtedy, kiedy możemy, kiedy nasz przełożony się na to zgodzi i wyda nam przepustkę. Ponieważ my zabezpieczamy rejon swój i bierzemy udział w akcjach, w związku z tym musimy zorganizować sobie pewną pulę ćwiczeń tutaj na terenie obiektu. Więc tutaj na placu wewnętrznym prowadzimy szereg ćwiczeń, będąc cały czas w gotowości operacyjnej, czyli w każdej chwili możemy brać udział w akcji, możemy być zadysponowani do interwencji. Tu na placu wewnętrznym organizujemy sobie ćwiczenia, czy to są rozwinięcia samochodów gaśniczych, takie typowe gaśnicze, ćwiczenia ze sprzętem hydraulicznym. My jako Szkoła Aspirantów posiadamy również swój poligon, czyli takie miejsce, gdzie odbywają się zajęcia poza budynkiem szkoły. Jest to poligon, na którym mamy masę sprzętu różnego. Mamy wraki pojazdów, wrak śmigłowca, wraki wagonów kolejowych, tramwajów. Praca strażaka jest pracą bardzo odpowiedzialną i tutaj wymagana jest dyscyplina. I w związku z tym w szkole jest prowadzony na tą dyscyplinę bardzo duży nacisk. Chłopcy przez 2 lata ucząc się w tej szkole mają taką dyscyplinę wojskową, można powiedzieć. Mianowicie wszystkie zwroty do przełożonych, do dowódców, zmiany dowódców kompań, wszystko jest na zasadzie meldunków. Dowódca, który dowodzi akcją, musi mieć całkowity posłuch i tu jest dyscyplina, zaufanie i to pomaga właśnie w tej przyszłej pracy chłopcom właśnie ten element dyscypliny. Jadąc takim, a nie innym kadetem na akcję, kolegą moim, wiem, że się nie boję, że on mnie ochrania, że ja ochraniam jego i wtedy jest bezpiecznie. W momencie, gdy każdy robi swoje, to co do niego należy, wtedy jest sukces i nasza robota, nasza praca jest wykonana prawidłowo i z efektem, ze skutkiem. Dobra, jedziemy. Pierwsze powstały mi sarny. Stopniowo budowałem te sarny i wyszła sarnerenka do ogrodu. I w tym ogrodzie każdy patrzył zwierzak. Dzieci jak zobaczyły pierwszy raz te sarny, dość duża była, no to pierwsze okrzyki to krowa, koń, takie te dzieci krzyczały. Stopniowo zacząłem następne zwierzątka. Tak powstało, że takie stado powstało dosyć duże. I teraz mam radość, bo od początku te dzieci ciągle słyszę już z daleka sarna, żyrafa wołają, podnieść, tata, mama, podnieść, do góry podnoszę te dzieci i wszystko się zatrzymuje. Nawet teraz dorośli to się interesowali kwiatami mniej więcej, ale teraz już i patrzą wszyscy, kto by nie szedł, to patrzy na zwierzęta. Gips na polu, na zewnątrz się nie da, no. Myślałem, że ja dobrze zakonserwuję, zamaluję, że będzie. Niestety jelenia już musiałem przerobić, wzmocnić, jest betonu cały. Wszystkie pozostałe są betonowe, zwierzaki ciężkie, nikt nie wyniesie z ogrodu. Thank you.
jest moje pomieszczenie, mój warsztat pracy. Ja tu sobie pracuję w dni wolne od pracy, które chodzę do huty. Tu trzeba by przerwy grzebać, kopać, zmieniać, żeby kwitło wiosną, latem i jesienią, nie te kwiaty kwitły. Sąsiedzi, no to oni cieszą się, bo z góry patrzą. Widzą wszystko. Ogródeczek jest w sam raz do miasta.